A w dzisiejszym filmie poradnik dotyczący tego, co trzeba zrobić przed sprzedażą czy to iPhone'a, czy iPada, bo wbrew pozorom pod tym kątem to są akurat bardzo podobne, jak nie te same w zasadzie urządzenia, także lista czynności, którą trzeba tutaj przeprowadzić w momencie, w którym chcecie odsprzedać komuś takie urządzenie albo oddać na przykład innej waszej bliskiej osobie, jest bardzo podobna i w dzisiejszym filmie powiem wam o kilku rzeczach, które trzeba zrobić i o kilku takich wskazówkach, które jest dobrze zastosować, aby w przyszłości nie mieć też żadnych problemów. I pierwsza sprawa jest taka, że jeśli kupujecie w ogóle jakieś nowe urządzenie dla siebie, czy to iPhone'a, czy iPada, to najpierw przenieście sobie dane właśnie z tego starego urządzenia na to nowe, bo to jest tak naprawdę najprostszy sposób, aby skonfigurować sobie na nowo te świeżo kupione urządzenie. Oczywiście można je odtwarzać jako nowe, robić backup z chmury, czy też z komputera i później mieć wszystkie te same dane, które tutaj mieliście, ale jednak obecnie iOS, czy system na iPad działa tak dobrze, jeśli chodzi o przenoszenie tych danych, że warto po prostu od razu sobie skonfigurować to urządzenie, przykładając te stare obok niego i wszystko będzie bezprzewodowo się przenosić, także warto to zrobić, zanim sobie wyzerujecie właśnie takie te stare urządzenie do zera. Choć tak jak wam mówię, tutaj dobrą opcją jest to, aby zrobić sobie i tak kopię zapasową, czy to w chmurze, czy na komputerze, a najlepiej w obu tych miejscach, aby zawsze pod ręką mieć właśnie taki zbiór swoich plików, zdjęć, filmów, bo po prostu różne rzeczy, chociażby przez aktualizacje się dzieją i czasami może się zdarzyć tak, że taka aktualizacja zepsuje nasze nawet nowe urządzenie i po prostu będziemy musieli je odtworzyć, a wtedy jak wiadomo wszystkie dane są niestety niszczone. Ale zakładając, że już przenieśliście dane na swoje nowe urządzenie i chcecie się po prostu tego starego pozbyć, to musicie w pierwszej kolejności rozłączyć je ze smartwatchami, czy też z na przykład Apple Watchem, tudzież z jakimiś słuchawkami, które mieliście właśnie podłączone do niego po Bluetoothie, bo to w znaczący sposób ułatwi skonfigurowanie tamtych akcesoriów na nowo, bo nie będzie już w pamięci połączenia z tym pierwotnym iPhone'em, na przykład z którym się właśnie wcześniej łączyliście. Następnie, niezależnie czy będziecie używać iPhone'a czy też iPada, wylogujcie się z iCloud i to jest o tyle ważne, że jeśli macie włączoną, a zawsze polecam mieć włączoną jednak blokadę iCloud, to znaczy funkcję znajdź mój iPhone, to musicie ją wylogować, podajecie hasło, zatwierdzacie to i w momencie, w którym dopiero ta zakładka jest jakby wyzerowana, nie ma waszego konta iCloud, ewentualnie możecie się też wylogować z App Store'a od razu, to dopiero możecie przejść do ustawień systemowych i wyzerować wasze urządzenie. Tam klikacie tak naprawdę tą opcję, tam klikacie w ustawieniach tą opcję, która wymazuje wszystko, czyli wymażcie zawartość i ustawienia, tak aby nic nie zostało na tym telefonie, żebyście nie ograniczyli tylko tego procesu do skasowania właśnie waszych danych albo jakichś ustawień, bo to jest bez sensu i to nie rozwiązuje waszego problemu. I jak już to zrobicie, zatwierdzicie cały ten proces, to teoretycznie możecie komuś przekazać takie urządzenie, ale w dobie tego, że na obecnych telefonach mamy tyle aplikacji, czy to do banku, czy jakichś aplikacji uwierzytelniających, że warto by w tym momencie jeszcze usunąć właśnie wasz telefon, na przykład poprzez stronę bankową, z listy zaufanych urządzeń, tak aby ten e-mail przypisany do tego urządzenia nie figurował na liście tych zaufanych, no bo jak wiadomo, jak przekażecie już taki telefon innej osobie, to ona nie powinna mieć teoretycznie żadnych szans, aby zalogować się ewentualnie na wasze konto, gdyby teoretycznie znała, czy też otrzymała wasze dane, nawet hasło, to właśnie takie usunięcie z listy tych zaufanych urządzeń na pewno jej w tym przeszkodzi. Tak samo możecie to zastosować przy aplikacjach typu Google Authenticator, który zbiera różne kody weryfikacyjne. Tu swoją drogą powinniście najpierw sobie przenieść w ogóle tego Google Authenticatora na nowe urządzenie. No i finalnie możecie też sprawdzić, czy na stronie iCloud.com takie urządzenie, iPhone czy wasz iPad, jest usunięte z listy waszych urządzeń, tak aby po przekazaniu ta osoba nie miała żadnych problemów z zalogowaniem się na swoje konto, ze skonfigurowaniem tak naprawdę tego iPhone'a czy innego urządzenia jako nowe. Choć od razu wam tutaj zaznaczę, że jeśli niestety nie pamiętacie swojego Apple ID i hasła, to taki iPhone nadaje się do wyrzucenia albo przynajmniej do rozebrania na części, bo po prostu tej blokady nie da się obejść albo jest to bardzo skomplikowane i na granicy legalności z prawem. W związku z tym niestety raczej musicie się pogodzić z porażką, także warto takie rzeczy jak Apple ID i hasło do niego gdzieś sobie z boku zanotować albo w jakiejś bazie haseł, bo to jest naprawdę w obecnych czasach kluczowa sprawa, tak jak w przypadku innych loginów do innych takich poważnych portali. No i to w zasadzie tyle. Jak widzicie, ten proces nie jest trudny, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach, które trzeba wykonać w odpowiedniej kolejności, aby sobie nie zrobić problemów i przy okazji nie narobić też problemów tej osobie, która będzie miała po was dane urządzenie. Także na to sobie uważajcie. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.